Jest szansa, że zespół pałacowo-parkowy w koniec polu w końcu przestanie niszczeć. Drugi urząd skarbowy w Częstochowie sprzedał go na licytacji. Nowy właściciel, żeby stać się nim formalnie, musi poczekać na uprawomocnienie się tzw. zwanego przybicia, a potem wpłacić około 2 milionów 800 tysięcy złotych, bo taka była cena wywoławcza zabytku. Magda Sincewicz. Losy stojącego tu od początku XVII wieku obiektu były bardzo burzliwe. Budynek rezydencji Magnackiej uległ ogromnym zniszczeniom podczas II wojny. Później prawie cały spłonął. Udało się go jednak uratować i tak przez wiele lat służył mieszkańcom Koniec Pola. W pałacu był basen, kino, hotel i dom kultury. Na początku lat 90. pałacem zainteresowali się potomkowie ostatnich właścicieli. Ostatecznie w 2012 roku zabytek odzyskał Paweł Potocki, wnuk brata ostatniego przedwojennego właściciela. Trzy lata później sprzedał go kieleckiemu przedsiębiorcy. Od tamtej pory zespół pałacowo-parkowy coraz bardziej niszczał. Teraz jest dla niego nadzieja. To bardzo dobra wiadomość. Rzeczywiście okazało się, ku zaskoczeniu bardzo wielu osób, że pałac w końcu polu znalazł nabywcę. W licytacji uczestniczyła jedna osoba i to na jej rzecz udzielono postanowienia o przybiciu. Cena, za którą ta nieruchomość została wylicytowana to ponad 2,8 miliona złotych. No i mamy rzeczywiście nadzieję, że dzięki tej sprzedaży to miejsce odzyska swój dawny blask. Urząd Skarbowy nie ujawnia, kto zostanie nowym właścicielem zabytku. Wiadomo, że to przedsiębiorca z rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.